Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Dawno niekontynuowana seria dotycząca edytora, edytorów tekstu. Tak, dzisiejszym tematem, w związku z tym, że już był omówiony notatnik, będzie dzisiaj program WordPad, czyli naturalnie kolejny program, który jest bardziej rozbudowany niż notatnik, ale nie jest aż tak rozbudowany jak Word czy OpenWriter z pakietu OpenOffice. Dobra, no to... Jak wygląda tak naprawdę nauka w przypadku tych programów? Co u Ciebie powinni wiedzieć? Jak to wszystko, jak te funkcje tak naprawdę się rozkłada? Dobra. Ja zaczynam zawsze. Proszę uczniów o to, żeby sobie przerysowali do zeszytu ten tutaj oto fragment paska narzędzi dotyczący czcionki i akapitu. Czcionka to jest troszkę, jak mówiłem, już duże nakreślenie, ponieważ naprawdę pojęcia czcionki odnosi się tylko do kroju pisma, a nie wszystko się do tego odnosi z tych elementów, ale okej. Okay. Czyli tak naprawdę te dwa fragmenty tutaj są do przerysowania. Ja po kolei tutaj wszystkie te funkcje zaraz omówię. Zacznijmy od tego, że jest pewna różnica pomiędzy notatnikiem a WordPadem. Może to pokażę. Jak widzicie, menu paska narzędzi tutaj miał charakter rozwijany, tak? A od WordPada, tak naprawdę mówimy już o menu typu wstążka, czyli menu opierające się o zakładki, po których wciśnięciu pojawiają nam się kolejne funkcje. Dobra, no to przejdźmy już do omawiania tych funkcji, nie przedłużajmy. Zacznijmy tutaj podstawowe elementy, które z tego typu już chyba znacie, czyli utwórz nowy dokument, czy też otwórz nowy dokument. No bo tutaj nie ma różnicy, czy mu powiemy otwórz, czy utwórz, ponieważ i tak zostanie on stworzony i otwarty, tak? Mamy oczywiście otwórz już istniejący dokument, zapisywanie. Ja tutaj już różnicę tłumaczyłem w poprzednich filmach, więc nie będę po tego powtarzał. Drukowanie, w tym podgląd wydruku. I tutaj w tych opcjach drukowania oczywiście są opcje takie jak z czego drukować, jak drukować, to oczywiście też można zapisać sobie plik do PDF-u czy do XPS-u, takie rozszerzenie mniej typowe. Oczywiście mamy też ustawienia strony, tutaj o rodzajach kartki już mówiłem. Przypominam, że orientacja to jest kartki, to jest nic innego jak jej ułożenie, czy w pionie, czy poziomie. Mamy jeszcze pojęcie marginesów, czyli z miejsca odstępu, w którym nie piszemy, tak, który zostaje zarezerwowany na pustą przestrzeń, tak, dookoła kartki. Dla tych, co nie pamiętają, górny margines to był nagłówek, dolny stopka, lewy to lewy, prawy oczywiście. Tutaj nie widzę tej opcji ustawienia stopki z tego, co widzę, ale może, nie wiem, gdzie szukać. Dobra. Naprawdę najbardziej interesuje nas tutaj to co właśnie każe dzieciom rysować, czyli fragment dotyczący czcionki i akapitu. Dobra, coś tutaj... Strasznie duże kapie. Okej, dobra. Mamy powiedzmy jakiś tekst, nie wiem... Pies jeździł koleją. Jest taka popularna książka w podstawówce. Pies jeździł koleją. W zasadzie o psie, który jeździł koleją. I... Wszelkie zmiany zakresu czcionki możemy robić na dwa sposoby. Pierwsze, możemy je włączyć, a następnie widzieć ich efekty. Lub najpierw wszystko normalnie napisać, a dopiero potem zaznaczać przy użyciu myszki lub przy użyciu klawisza strzałki i shiftu. I zaznaczać te elementy, a następnie wybrać to, co nas interesuje. I tak się te wszystkie zmiany można wykonywać. Dobrze, to omówmy elementy z fragmentu czcionka. Mamy oczywiście zmianę czcionki. Tutaj mamy dużo większy zakres czcionek niż w porównaniu do notatnika. Pamiętajcie, że niektóre czcionki nie są zgodne z językiem polskim. To znaczy, że polskie litery na nich będą wyglądać dziwnie. Będą nierówne, będą się wyróżniać. Do najpopularniejszych czcionek, które mogę polecić, można sobie wybierać, to jest oczywiście Arial, typowa czcionka bezszeryfowa, Calibri, bardzo mocno forsowana przez firmę Microsoft i bardzo mocno wspierana, również bezszeryfowa.
Mamy jeszcze znany nam Times New Roman, Czcionkę Szeryfową, Verdana, o ile pamiętam, gdzieś tutaj powinna być, o, Verdana, popularna, co tam jeszcze, Lucida, pamiętam, chyba niezgodna ze wszystkim, chyba jest. I to są te najpopularniejsze czcionki. Pozostałe to już jest pewna wariacja od tego wszystkiego i nie zawsze muszą one być zgodne, pamiętajcie, z językiem polskim, czyli litery mogą w nich wyglądać dziwnie. Może pokażę to, zobaczmy. Nie, akurat... A, dobra, zaznaczmy to sobie, może w ten sposób będzie mi łatwiej. Britannic. O, zobaczcie, widzicie? Czcionka Britannic Bold nie odczytuje polskich liter. Pojawiają się na przykład te takie miejsca na znak jakby. To jest to, o czym właśnie mówiłem. Dobra. Mamy zmianę wielkości czcionki. Wielkości liter, nie rozmiaru, nie wielkości czcionki. Tak, to jest niepoprawne sformułowanie. Nie, komuś to nie wyszło. Mamy także opcję stopniowego powiększania, żebyśmy zobaczyli, jaka nas najbardziej interesuje, lub pomniejszania. Stopniowego, czyli o 2. A tutaj nawet więcej już w pewnym momencie. Mamy pogrubienie, zwane również boldowaniem w niektórych grupach. Pochylenie tekstu, zwane popularnie kursywą. Podkreślenie, skreślenie tekstu. I mamy też coś nowego. Mamy tak zwany indeks dolny. Jak ten indeks dolny działa? Także jeżeli byśmy chcieli zrobić w tym momencie H2O, no to bez indeksu dolnego to nie zrobimy, no bo wtedy będzie wyglądało to w ten sposób. Ale możemy też zrobić na przykład H2O2, czyli wzór na wodę utlenioną. Lub na przykład napisać 2 do drugiej. No, zaznacz się dwójeczko. O, widzicie? Tak, czyli indeks dolny to jest przesunięcie znaku troszkę niżej względem normalnego wiersza, a indeks górny przesunięcie znaku do góry. Wystarczy, żebyście będziecie pamiętali, że indeks dolny odnosi się do chociażby znaków chemicznych, do wzorów chemicznych, a indeks górny do potęg znanych z matematyki. Dobra. Co mam? Mamy jeszcze dwa rodzaje kolorowania. Nazwijmy to w ten sposób. Może być zwykłe kolorowanie tekstu, zmiana koloru liter, na przykład na kolor niebieski, ale może być też wyróżnienie. Ja tutaj bardzo szczegółowo odróżniam. Wyróżnienie, zobaczcie, nie dotyczy koloru tekstu, ale koloru jakby tła, który jest dookoła tego tekstu, tła, fragmentu tła, który jest dookoła tego tekstu. I to warto rozróżniać, że to jest wyróżnienie, a to jest kolor tekstu. Dobra. Co to, czyli ten fragment czcionki mamy omówiony. Co dalej? Mamy jeszcze wcięcia. Chcemy sobie przygotować akapit, no to robimy sobie wcięcie. No może to tak nie będzie widać dobrze. Tutaj jeszcze w indeksie mi robi. Odznaczę, może indeks będzie lepiej wyglądało. Normalnie. Oczywiście tutaj zrobił, stało się zrobił akapit. Tego nie chciałem, żeby tak było. Dlatego lepiej to robić tabem. Ale jeżeli byśmy chcieli, żeby wszystko było wcięte, no to wtedy mamy dwa rodzaje wcięć. Dobra. Co mamy dalej? Mamy punktory, czyli tworzenie list numerycznych bądź wypunktowanych, tak? Za pomocą 1, 2, 3, A, B, C. Mamy tutaj kilka podstawowych wzorów. Dam jeszcze jakiś tekst, bo tutaj przyda mi się, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Bo będziemy zaraz mówić o wyrównaniach tekstu. Coś tam dopisałem. Tutaj coś tam dopisałem. Dobra, teraz tak. Cztery rodzaje wyrównań. Wyrównanie do lewej, czyli to, co w tym momencie widzicie. To zostawiam sobie, że będzie do lewej wyrównanie. Wyrównanie do środka.
Widać, że punktem wyjścia jest środek, od którego ma być równo, w zależności od wiersza. Wyrównanie do prawej. Tak? I to se może przekopiuję tutaj. I mamy justowanie. Czyli wyrównanie do obu marginesów, do lewej i prawej strony jednocześnie. Jak zwał, tak zwał. Obydwa sformułowania są poprawne, bo jest równo po lewej i prawej jest równo względem całego tekstu. Jakbym zaznaczył to teraz wszystko, zobaczcie, byłoby równo względem siebie. Tu akurat jest za krótko, więc nie może być równo. Ale tutaj wszystko jest równe. A jeżeli tak to wyłączę, to z której strony zawsze będzie nierówno. Tak, widać chyba różnicę. I to się nazywa justowanie, tak. No dobra. Mamy jeszcze, co to było? Akapit, zrobienie akapitu oczywiście. No dajmy 4 cm. I to zrobiło w tym samym miejscu. Ale generalnie akapit działa w podobnym schemacie jak. Tutaj się przesunęło. Można sobie to ustawić oczywiście normalnie. Ale akapit działa w pewnym sensie jak wcięcia dosłownie, więc ta funkcja jest dla mnie osobiście bezużyteczna. Dobra. Co mamy dalej jeszcze? Mamy wstawienie obrazu z jakiegoś pliku. Sprawa bardzo prosta. I funkcja, której osobiście żałuję, że nie ma w Wordzie, czyli wstawienie gotowego rysunku z programu. Przykładowo rysuję sobie teraz kwadrat, który sobie pokoloruję. I zobaczcie, że jak teraz zamknę, kwadrat mi się pojawi jako obiekt, jak widzicie. Co mamy jeszcze wstawienie daty i godziny według schematu. To już znamy z notatnika. Wstawienie obiektu z innego programu, typu Word, Excel, PowerPoint. Mamy odnalezienie danego tekstu, na przykład, nie wiem, 19. Znajduję 19, jak widzicie. Zamiana wybranych, na przykład, nie wiem, wszystkie zamień. Powiedzmy 19 na 91. Zamień. Zamieniła, jak widzicie. Tej funkcji jakoś też nie widziałem na wierzchu w Wordzie, nie wiem czemu. No i oczywiście zaznaczenie wszystkiego, czyli coś, co znamy pod skrótem Ctrl-A. Mamy jeszcze zakładkę widok, czyli możliwość pomniejszenia lub powiększenia naszej kartki. Oczywiście tylko po to, żeby nam było wygodnie pracować, bo to na sam druk nie ma co najmniejszego znaczenia. Ustawienie domyślnie setki. Pozbycie się linijki, czyli tutaj jakie są odległości między marginesami. Paska stanu tutaj w tym miejscu. Obserwujcie tego, czyli tutaj kontrolującego wielkość również. Zawijanie wierszy, które znacie z notatnika i jednostki miary, w jakiej będzie podana linijka. No i raczej centymetry są raczej najbardziej praktyczne. Pojawiły się także wygodne skróty, które tutaj pojawiają się, czyli chociażby cofanie, ponownie, po, zrobienie ponowne, cofnięcie cofniętego, czyli tego, co się cofnęło. Szybkie zapisywanie, ale jak skróty znacie, to przyciski są Wam w zupełności niepotrzebne. Dobrze, no i to tyle z WordPada. Jak widzicie, nie jest on trudny w obsłudze. Sprawa jest mega prosta. A jak już umiemy WordPada, to Word nie jest tak groźny, jak się może wydawać. Mam nadzieję, że się wszystko podobało. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia.